Zapraszam na naszą drugą naukę rekolekcyjną. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ufajmy Panu. Kochani siostry i bracia, witam Was bardzo serdecznie. Nasze drugie spotkanie rekolekcyjne w ramach rekolekcji wielkopostnych. Dziś Wielki Poniedziałek. Temat naszych rekolekcji, przypomnę, słowa Pana Jezusa, który wypowiedział do świętej siostry Faustyny: kiedy przyjdę karać świat, obiecuję zachować tych ludzi i te domy, gdzie będzie ten mój obraz. Oczywiście mowa jest o obrazie Jezusa Miłosiernego, który tutaj jest i za mną, i obok mnie. Specjalnie ustawiłem ten drugi obraz tutaj, po mojej lewej stronie, żeby go było lepiej widać, żebyście się wszyscy mogli na niego zapatrzyć, kiedy ja kieruję do Was te słowa. Jak już wspomniałem w poprzedniej nauce, w dniu wczorajszym, ten obraz Jezusa Miłosiernego przedstawia ten moment z Pisma Świętego, kiedy Pan Jezus przychodzi do apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, w Dniu Zmartwychwstania. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment z Ewangelii Świętego Jana. Z 20 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, od wersetu 19. Zmartwychwstał, ukazuje się apostołom. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ten moment, kiedy Pan Jezus przechodzi przez zamknięte drzwi, przychodzi do apostołów w Wieczerniku, wieczorem, w Dniu Zmartwychwstania, jest powiązany z ustanowieniem sakramentu pokuty. Przychodzi do nich, mówi: pokój wam. Oni są wylękli, boją się. Nie ma ich wszystkich w Wieczerniku. Nie ma Tomasza. Drzwi są zamknięte z obawy przed Żydami. Najpierw ich pociesza, napełnia ich serce pokojem, a potem Pan Jezus ustanawia sakrament pokuty, a potem mówi o grzechu, o tym, że mają odpuszczać grzechy ludziom. Posyła ich niejako do ludzi, żeby odpuszczali ludziom grzechy. Czy to przypadek? No chyba nie przypadek, w żadnym razie nie przypadek, to nieskończona Boża mądrość. To jest Boży plan, odwieczny Boży plan, gdzie w to misterium paschalne, w to wydarzenie niedzieli zmartwychwstania,
w to nieskończone Boże miłosierdzie, które się najpełniej objawiło się właśnie poprzez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, wpisuje się tajemnica grzechu, naszego grzechu i tajemnica odpuszczania tego grzechu. Gdyby nie nasze ludzkie grzechy, nie byłoby potrzebne to wszystko. Nie byłaby potrzebna śmierć Chrystusa, Jego męka. Nie trzeba by było Jego drogocennej krwi, żeby została przelana. To dlatego, żeśmy zgrzeszyli. To dlatego, żeśmy zawiedli Boga i ciągle Go zawodzimy. Kiedy umierał na krzyżu, widział wszystkie nasze grzechy. I te dzisiejsze również. I kiedy umierał na krzyżu, widział tę straszną wojnę, która się toczy dziś za naszą wschodnią granicą. Widział te wszystkie straszne grzechy i nieprawości, które do niej doprowadziły. Wszystko to widział w jego sercu. To wszystko już się dokonało. Każdy grzech został odkupiony, obmyty jego krwią. Ale zacznijmy może od tych słów: pokój wam. Kochani, tyle w nas niepokoju, we mnie również. Nie będę mówić, że tylko w was. Tyle niepokoju. Tak się lękamy, co będzie. Często o tym rozmawiamy. Co będzie, co nas czeka. Diabeł w naszej, zdając naszą ludzką słabość, ten brak pokoju jeszcze coraz bardziej roznieca. A im w człowieku mniej miłości do Boga, oddania się Bogu, zawierzenia Bogu, oparcia się na Bogu, tym tych lęków i niepewności coraz więcej. Najbardziej się lękają ci, którzy są daleko od Boga. Najbardziej się lękają ci, którzy liczą tylko na swoje własne ludzkie siły. Najbardziej się lękają ci, którzy się w życiu bardzo pogubili, odeszli od Boga. Bo ten błogostan ich serc, to wszystko, co się dziś na świecie dzieje, ta wojna, ta niepewność, im burzy, ten błogostan, ten świat, który sobie stworzyli, ten świat bez Boga, ale który sobie tak poukładali na fundamencie dobrobytu, spokoju, nie pokoju Bożego, ale spokoju ludzkiego, ludzkich układów, przemyśleń. Bóg to wszystko burzy. Pan Bóg to wszystko burzy. To, co się dziś dzieje na świecie, burzy te ludzkie domy budowane na piasku, bez fundamentów, bez Boga. Ekonomia świata się trzęsie w posadach. Aż cud, że się jeszcze cała nie zawaliła, ale wkrótce się zawali. Nie tylko na wschodzie Europy. Nie, kochani. Cała ekonomia świata gruchnie i ruchnie. Wszystko się zawali. Wszystko się zawali. Ten świat, który znamy, cały się zawali. Wszystko się będzie sypać jedno po drugim. Bo wszyscy żeśmy zgrzeszyli. Wszyscy żeśmy od Boga odeszli. Wszyscyśmy Boga zawiedli. Wszyscy. I my ludzie wierzący, i my ludzie Kościoła, i my kapłani, i hierarchowie, i biskupi. Wszyscy żeśmy Boga zawiedli. Bóg tak bardzo na nas liczył. Bóg tak bardzo czekał na nasze nawrócenie. Bóg tak bardzo czekał, że wydamy owoce. Ale owoców nie ma. Chociaż nas podlewał i okopywał i tak bardzo o nas dbał. Tyle łask nam dawał. Dał nam papieża Polaka. Dał nam takie dobre czasy. Tak się troszczył o nas. Dał nam dobrobyt i tyle dobrych rzeczy, które się działo wokół nas i w nas samych i na świecie. A myśmy od Boga tak daleko odeszli. A myśmy Bogiem wzgardzili.
A myśmy Boga tak bardzo obrażali, coraz bardziej i coraz bardziej. A my zamiast do Boga przylgnąć, to żeśmy odchodzili z Kościoła, to żeśmy żyli, jakby Boga nie było, bez sakramentów, bez Bożej łaski, coraz gorzej, coraz gorzej. Taki jest obraz dzisiejszego świata. Świata, który spokoju szukał w dobrobycie i we własnym porządku, we własnych przemyśleniach, we własnej mądrości, w której nie było miejsca dla Boga i dla Jego przykazań. A Pan Jezus, kiedy przychodzi do apostołów, mówi im: pokój wam. Nie spokój wam, ale mówi: pokój wam. Nie znajdziemy nigdzie pokoju Bożego poza Bogiem samym. Nie znajdziemy nigdzie pokoju dla naszych ludzkich serc udręczonych poprzez to, co się dzieje wokół nas, jak tylko w Bogu samym. Kochani, ten pozorny ludzki spokój, on się właśnie wali na naszych oczach. I chociażby nas nie wiadomo jak zapewniali wielcy tego świata, że to tylko na chwilę, że to tylko chwilowe zakłócenia na giełdach, w kursach walut i w rankingach, w ratingach i w różnych innych rzeczach związanych z ekonomią i z funkcjonowaniem tego świata, to my wiemy, kochani, że to wszystko się wali i musi się zawalić, bo ten świat żył i był bez Boga. A wszystko, co nie jest oparte na Bogu, wszystko, co jest wbrew Bogu, wcześniej czy później musi się zawalić. Tak bardzo nam potrzebny pokój Boży w naszych sercach. Jezus pokazuje nam, jak go odzyskać. Jak odzyskać ten pokój, który żeśmy utracili. Przychodzi ten Jezus miłosierny, tak jak przedstawia go ten obraz. Przychodzi do apostołów w wieczerniku. A w tym wieczorniku razem z apostołami jesteśmy wszyscy. Bo my się tak samo lękamy jak oni. Bo my tak samo wątpimy, nie wierzymy jak oni. Bo my tak samo jesteśmy pełni troski, niepokojów i lęków jak oni. I mówi do nas: pokój wam. Pokój wam. I pokazuje nam drogę, jak odzyskać ten pokój. Poprzez pokutę. Poprzez wyznanie grzechów. Poprzez nawrócenie. Nie ma innej drogi dla dzisiejszego świata. Nie ma innej drogi dla każdego z nas. Drogi powrotu do Boga. Drogi odzyskania pokoju. Jak tylko poprzez sakrament pokuty. Jak tylko na kolanach przed Bogiem w duchu pokuty i nawrócenia. Nie ma innej drogi. Jak tylko poprzez wyznanie grzechów. Upaść na kolana przed Bogiem. Wyznać grzechy. Błagać o miłosierdzie Boże. Prosić, by nas Bóg dotknął, uleczył, odpuścił nam grzechy. By nam przywrócił pokój. Matka Najświętsza do świata dzisiejszego w Trevignan Romano mówi: trwajcie w łasce Bożej. Uciekajcie od szatana, uciekajcie od grzechu. A święty Piotr do nas mówi: uciekajcie od szatana, zostawi was w spokoju. Kochani, dziś, tak jak chyba nigdy wcześniej, nie potrzeba nam trwać. Potrzeba nam trwać w Bogu bez grzechu. W Bogu samym potrzeba nam się zanurzyć. Uciekać od grzechu, od zła. Tylko On może nas napełnić pokojem. Czego my się tak naprawdę lękamy? Większość z tych, którzy się boją, boi się utracić status quo swojego życia. A więc boimy się, żeby nie przyszła wojna, żeby nam bomby nie zburzyły tych pięknych domów, w których mieszkamy, nie zrujnowały całego życia, nie zmarnowały dorobku tego życia. Boimy się krachu ekonomicznego, żeby nam wszystko w jednym momencie nie uciekło skąd.
Boimy się utracić przede wszystkim rzeczy materialne. Boimy się utracić ten potężny dobrobyt, w którym dziś żyjemy. Potężny dobrobyt. Nigdy tak dobrze ludziom się nie żyło jak dziś. Nigdy tak dobrze ludziom nie było jak dziś. I nigdy ludzie tak Boga nie obrażali jak dziś. I nigdy ludzie nie byli tak Bogu niewdzięczni jak dziś. Jak to połączyć? Czy możemy mieć Boże błogosławieństwo? Tak bardzo będąc obdarowanymi przez Boga i tak bardzo bluźniąc i grzesząc przeciw Bogu. To, co mamy, mamy od Niego. To, co mamy, to nam się nie należy. To, co mamy, to On nam dał. To nie nasza inteligencja, nasza przemyślność. To nie, że współczesny człowiek jest taki inteligentny, a jeżeli nawet jest, to tylko dzięki Bogu. Wszystko, co mamy, mamy od Niego. A kto Mu dziś dziękuje? Skarży się Jezus do widzącej w Trewiniano i mówi: tak bardzo ludzi obdarowałem, tak bardzo dbam o nich, tak bardzo dziś wszystko mają, a tak daleko odchodzą ode mnie, tak bardzo mną gardzą, tak bardzo mnie obrażają. Po stokroć dzisiejszy świat zasłużył na Boże kary. Po stokroć zasłużyli żeśmy na Boży gniew. Po stokroć. Kochani, co nas może dziś uratować? Tylko Boże miłosierdzie. Tej wielkiej konfrontacji. Tego, kim jest Bóg. Tego, co nam dał. Kim my jesteśmy, czego od nas oczekuje. Może nas uratować przed Jego gniewem i przed tymi potężnymi karami, na które żeśmy zasłużyli. Tylko Jego nieskończone miłosierdzie. Kiedy przyjdę karać świat, obiecuję zachować te domy i tych ludzi, gdzie będzie ten mój obraz. Trzeba, żebyśmy ten obraz przybili w naszych domach. Przybili, gdzie się da. Postawili, przybili, zawiesili. Ale przede wszystkim, kochani przyjaciele, wyryli na naszych sercach. Byśmy tego Jezusa miłosiernego nieustannie mieli przed naszymi oczami. By On był naszym przewodnikiem w tych czasach zamętu, apostazji, wojny, odejścia od Boga. Aby On był naszym przewodnikiem. On musi uleczyć ten dzisiejszy świat. On musi uleczyć nasze serca, napełnić je pokojem. Pokój wam! Pokój wam! Mówi do apostołów. Pokój wam, mówi do dzisiejszego świata. Przeszedł przez zamknięte drzwi wieczernika. A dziś nie może przejść przez serca wielu z nas. Tak bardzo żeśmy te serca zatwardzili. Tak bardzo te serca są zlodowaciałe, zatwardziałe, że On, Bóg, ten, który je stworzył, ten, który je najlepiej zna, Pan świata, Zbawiciel świata, nie może przejść przez te serca, nie może się przez nie przebić. A nasze serca zimne jak lód i próżny dla nich Twej męki trud. Jakżeż tragiczne są te słowa, ile razy je śpiewam, albo razy, ile razy słyszę, jak inni śpiewają. Coś mnie dławi, coś mnie wzrusza i porusza. Zimne jak lód, ludzkie serca. Oby moje serce takim nie było. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos, mówi Pan Jezus w Apokalipsie, i otworzy, przyjdę do Niego. Stoi i kołacze do tych naszych serc, żeby wejść i napełnić je pokojem, bo bez Jego pokoju, kochani, jesteśmy niczym. W tym słowie pokój wam. Pan Jezus przyniósł apostołom duchową siłę, duchową moc. Wszyscy oni
Byli gotowi o nim świadczyć, oddać życie za niego. Niczego się już nie bali. Nie bali się ani Piłata, ani Heroda. Nie bali się cierpieć. Nie bali się iść na krzyż. Nie bali się przelać krew. Nie bali się iść do więzienia. Niczego się nie bali. Nie bali się oddać życie, być ściętym na różne możliwe sposoby męczeńskie, umierali jeden po drugim. Niczego się nie bali, bo mieli Boga w sercu i ten potężny Boży pokój, który ich ogarnął, napełnił, który dał im potężną moc do działania. Od tego momentu byli duchowymi gigantami, którzy żyli dla Boga i świadczyli o Bogu. I dla Boga zdobyli cały świat. Kochani przyjaciele, w tajemnicy Bożego miłosierdzia, a ten fragment z Ewangelii świętego Jana, który przed momentem żeśmy odczytali, to jest właśnie ta tajemnica Bożego miłosierdzia. To jest ten obraz Jezusa miłosiernego. Kazimirowski wymalował właśnie tę scenę, kiedy Jezus przychodzi do apostołów. Ale On przychodzi również do każdego z nas. I mówi, nawróć się. Idź, wyspowiadaj się. Idź, twoje grzechy będą ci odpuszczone. Idź, ja cię uzdrowię. Idź do kapłana, idź do kościoła. Wyznaj swoje grzechy. A ja twoje serce napełnię pokojem. To, że Bóg się dziś gniewa, to dlatego, że ludzie grzeszą. Gniewa się na ludzi, gniewa się też na nas, gniewa się na mnie, gniewa się na każdego z nas. Nie szukajmy winy w innych, szukajmy winy w sobie samych. Nie możemy nawrócić całego świata, nie możemy nawrócić innych ludzi, ale możemy nawrócić siebie. Możemy żyć w łasce Bożej. Ilu z tych, którzy dziś płaczą nad Ukrainą, którzy płaczą nad ofiarami tej wojny, którzy tę wojnę głęboko przeżywają i często o niej mówią i pytają, co będzie dalej. Ilu z nich to dzieci Kościoła, to dzieci Boże, żyjące w grzechach ciężkich, poza Bogiem i bez Boga. Jeśli się nie nawrócimy, kochani, wszyscy tak poginiemy. Jeśli się nie nawrócimy, nie wrócimy do Boga. W naszych sercach nie będzie pokoju. Ta wojna, te morderstwa, to zło, które się rozlało, to dlatego, że w sercach tych ludzi nie było pokoju. Nie było Bożego pokoju, a źródłem tego pokoju jest tylko Bóg. Nikt na świecie nam tego pokoju nie da. Nikt naszych serc nie wypełni pokojem. Tylko sam Bóg. Ilu ludzi dziś spośród tych, którzy uważają siebie za ludzi wierzących, gniewa się nawzajem na siebie, nie odzywa, nie potrafi sobie przebaczyć, darować uraz, zła, które sobie nawzajem wyrządzili. Stąd się biorą wojny. Ile wojen dziś w rodzinach, ile wojen pośród ludzi wierzących, ile wojen pomiędzy nami, kapłanami, ile wojen w kościele. To przecież Wakita Maryja powiedziała, kapłani będą przeciw kapłanom, biskupi przeciw biskupom, a kardynałowie przeciw kardynałom. Ile zła dziś na świecie, ile zła wewnątrz Kościoła. Nie toczymy wojny nawzajem przeciw sobie. Nie wytaczamy armat i dział. Nie strzelamy do siebie z wyrzutni rakietowych, ale tak naprawdę się zabijamy poprzez nienawiść, grzech, zło. To jest nasza wojna, kochani. Zabijamy siebie złymi słowami, zabijamy siebie oszczerstwami, zazdrością. Wystarczy włączyć naszą polską telewizję, jakiś program polityczny, gdzie są przedstawiciele różnych opcji politycznych. W ich oczach jest śmierć. Gdyby mogli, to by się pozabijali. Nie mogą, nie pasuje im. Wiedzą, że nie mogą, bo poszliby siedzieć. Ale gdyby mogli,
to by się pozabijali. Ilu ludzi dziś, gdyby mogło, to by się pozabijało. Ilu ludzi dziś, gdyby mogło, to strzelałoby do siebie. Nie ludzi obcych, nie ludzi dalekich, ale ludzi bliskich, w rodzinach, w sąsiedztwie, dobrych znajomych, może nawet przyjaciół. Jak bardzo diabeł dziś eskaluje konflikty pomiędzy ludźmi. Ile pomiędzy ludźmi zazdrości, pychy, nienawiści. Kochani, Pan Jezus przychodzi i mówi nam: pokój wam. I dopóki ten pokój nie ogarnie naszych serc, będziemy wielkimi faryzeuszami, jeśli będziemy wylewać łzy i będziemy płakać nad ofiarami tej wojny. Bo taka wojna, może jeszcze nawet gorsza, toczy się w wielu rodzinach, na wielu odcinkach naszego życia rodzinnego, społecznego, kościelnego. Nie ma ofiar, które padają od fizycznych strzałów, ale jest wiele ofiar duchowych. Jest wiele ofiar, które giną na wieki, bo żyją w nienawiści, bez spowiedzi, bez sakramentów świętych, bez pokuty, bez żalu. Ile mamy takich ofiar? A to są jeszcze gorsze ofiary, bo to są ofiary na całą wieczność. Cóż człowiekowi znaczy cały świat zyskać, mówi Pan Jezus, a na duszy szkodę ponieść? Cóż nam znaczy zachować życie tutaj, uciec przed śmiercią, przed cierpieniem, przed nawet zabiciem nas fizycznym, jeżeli szatan zamorduje nas na całą wieczność, jeżeli oddali nas od Boga, jeżeli będziemy żyć w nienawiści, bez Bożej miłości i bez Bożego pokoju? Cóż nam z tego wszystkiego, że będziemy żyć nawet długo? W czym nam to wszystkim pomoże? Kochani siostry i bracia, tak bardzo trzeba, żebyśmy na nasze życie patrzyli w perspektywie wieczności, nie doczesności, nie doczesności, ale wieczności. Jezus przychodzący do apostołów pokazuje nam inny wymiar naszego życia. Mówi: zobacz, biedny grzeszniku, mój pokój możesz odzyskać tylko poprzez przyjaźń ze mną, poprzez wyznanie grzechów, poprzez pokutę. Jeżeli tego nie uczynisz, to będziesz martwy. Niby żyjemy, ale ilu z nas tak żyje na niby? Niby, ale nie naprawdę. Prawdziwe życie nasze jest w Bogu. Ci, którzy umierają w Bogu, oni żyją, a ci, którzy żyją bez Boga, oni umierają. Niby żyją, ale są martwymi trupami. A ci, którzy umierają w Bogu, niby umarli, ale żyją na wieki w Bogu. Kochani, widzimy, że jakżeż inna perspektywa jawi się dla człowieka wierzącego. Jakżeż inna optyka, inny sposób patrzenia na świat, na wojnę nawet, na cierpienie, na to, co się wokół nas dzieje. Módlmy się nie o to, żebyśmy zachowali wszelkie dobra tego świata. Módlmy się nie o życie spokojne, ale o życie pełne Bożego pokoju. Pokój wam. Módlmy się nie o to, abyśmy nie ponieśli żadnego uszczerbku na dobrach materialnych, na stanie posiadania. Módlmy się nie o to, żeby Bóg nam nie zwywracał poprzez wojnę i takie czy inne zamieszki tego świata, naszego życia doczesnego, ale módlmy się o to, byśmy się uratowali na wieki, byśmy nie zginęli na wieki, byśmy nie poszli na potępienie wieczne. Módlmy się o to, byśmy Boga nie obrażali. Módlmy się o to, aby wojna nie zastała nas nieprzygotowanych. Nawracajmy się, wracajmy do Boga poprzez sakrament pokuty. Odzyskujmy pokój Boży w naszych sercach poprzez wyznawanie naszych grzechów. Pozwólmy Bogu, żeby działał w nas, żeby nas pociągał ku sobie. Jest nam potrzebny nie święty spokój, ale pokój Boży. A ten świat nam pokoju Bożego dać nie może.
Nikt ani nic na tym świecie nie napełni naszych serc pokojem. Tylko sam Bóg. Tylko sam Bóg. Z braku pokoju rodzi się zawiść, z braku pokoju rodzi się zazdrość, z braku pokoju w ludzkich sercach rodzą się wojny, prześladowanie, złość wobec drugiego człowieka. Ta wojna, która się toczy za naszą wschodnią granicą, tuż obok nas, jest również owocem braku pokoju w ludzkich sercach, braku Bożego pokoju, braku Bożego pokoju. Trzeba nam odbudowywać relacje między ludźmi. Trzeba nam przebaczać innym ludziom. Trzeba nam odbudowywać jedność w rodzinach. Wybaczać sobie urazy, darować sobie urazy, darować sobie zło nawzajem popełnione. Kochani, każdy z nas ma swoją wojnę. Każdy z nas ma wojnę, którą prowadzi. Pamiętacie, jak święty Jan Paweł II, kiedy był w Polsce, chyba w 87 roku, tak mi się wydaje, że to było, na Westerplatte powiedział: każdy z nas ma swoje Westerplatte. I to prawda, kochani. Każdy z nas ma w swoim sercu, w swoim życiu takie Westerplatte, taką płaszczyznę, gdzie walczy o miłość, prawdę, dobro Boga w swoim życiu. Nie toczymy walki przeciwko innym ludziom. Nie toczymy walki przeciw temu światu. Toczymy walkę przeciw pierwiastkom zła. Toczymy walkę przeciw szatanowi, przeciw złym duchom, które nas kuszą, przeciw złym duchom, które nas podjudzają, podburzają do grzechu, do zła, do nienawiści wobec innych ludzi. Źródłem zła, źródłem grzechu w naszym życiu jest zawsze szatan. Ta wojna, która się dziś toczy na Ukrainie, jest również owocem złego ducha. Jest również owocem działania szatana. To szatan doprowadził do tego, że dwa bliskie sobie jeszcze do niedawna narody, dwa słowiańskie narody dziś toczą wojnę, że jeden naród morduje drugi naród. To szatan doprowadził do tej nienawiści, do eskalacji przemocy, do tego zła, które tam się rozlało i dalej rozlewa. I szatan chce je rozlać jeszcze bardziej. Kochani, musimy to zło zatamować tam, gdzie możemy. Na tych naszych najbliższych odcinkach, w naszych sercach, w naszych rodzinach, w naszych relacjach międzyludzkich, w relacjach przyjacielskich z innymi ludźmi, z sąsiadami. Tam, gdzie to jest możliwe, musimy się pozbyć nienawiści, zazdrości, pychy, pojednać się tam, gdzie jest to możliwe. Matka Najświętsza w Trevigiano nam mówi: jednajcie się między sobą, wybaczajcie sobie urazy, darujcie sobie grzechy, wyciągajcie ręce do zgody. To jest droga odzyskania pokoju. Pan Bóg chce nam dać pokój, ale to my musimy Boga o ten pokój po pierwsze błagać, a potem musimy podjąć wielkie wysiłki do odzyskania pokoju, jeśli go w naszych sercach nie ma. Nie święty spokój, ale Boży pokój jest nam potrzebny. Nam, Bożym dzieciom, kiedy przyjdę karać świat, obiecuję zachować te domy i tych ludzi, gdzie będzie ten mój obraz. Kochani siostry i bracia, kiedy siostra Faustyna otrzymała od Pana Jezusa polecenie malowania tego obrazu, poszła do swojej przełożonej i opowiedziała jej o tym. A przełożona mówi: maluj obraz duszy swojej. A Pan Jezus Faustynie powiedział: on już tam jest. On już tam jest. Ja chcę, żeby ten obraz był namalowany na płótnie, żeby był ratunkiem dla innych ludzi. On już tam jest. W sercu Faustyny był. Ale czy on jest w moim sercu, czy jest w waszych sercach? Ten obraz Jezusa Miłosiernego, czy on jest wymalowany? Pozwólmy Jezusowi, żeby on sam wymalował swój obraz w naszych duszach. Jeżeli
byśmy tylko zawieszali wizerunki Jezusa w naszych domach, nawet w każdym pomieszczeniu, jeżeli byśmy je tylko umieszczali w oknach, przed domami, gdzie się da, bo tak czynić nam trzeba i o to was proszę, gdzie się da, umieszczajcie tę ikonę Jezusa Miłosiernego, tę ikonę na czasy ostateczne, ten znak przymierza, naszego przymierza z miłosiernym Bogiem. To przymierze jest we krwi Jego, to przymierze On zawarł z nami na krzyżu, umierając za nas na krzyżu. To przymierze jest nam dziś potrzebne, jak powietrze do oddychania. Zawsze nam było potrzebne, jest i będzie, ale dziś w szczególny sposób jest nam potrzebne w tym czasie próby, cierpienia. Ale kochani, potrzebny jest nam Jego wizerunek w naszych duszach, w naszych sercach. On sam chce wymalować swój obraz w naszych sercach. I On sam wymaluje ten obraz, ale tylko wtedy, kiedy nasze serca będą czyste, jak malarskie płótno. Tylko wtedy, kiedy oczyścimy się z naszych grzechów. Tylko wtedy, kiedy będziemy żałować, opłakiwać nasze grzechy. Tylko wtedy, kiedy będziemy pokutować i podejmiemy postanowienie innego życia. On sam wymaluje swój obraz w naszych sercach. Żeby ten obraz powstał, te serca muszą być czyste, jak malarskie płótno. Na brudzie, na grzechu. Na malunkach szatana. Bóg nie może wymalować swojej podobizny. Dlatego trzeba, byśmy te serca przygotowali na ten Jego znak. Znak zbawienia, znak przynależności do Boga. Jezus Miłosierny, Jego obraz, to jest szczególny znak, znak objawiony z nieba. Sam Bóg objawił Faustynie ten obraz. To jest obraz Jego miłosiernej miłości na czasy ostateczne. Ten obraz, ta ikona Bożego Miłosierdzia, co przez wiele lat udowadniała i udowodniła w sposób doskonały niemiecka zakonnica, z którą się znam od wielu lat i przyjaźnie, siostra Pasqualina Schlemmer, Blandyna Schlemmer, przepraszam, siostra Blandyna Schlemmer z Manopello. Nakłada się ten obraz, oblicze Pana Jezusa z tego obrazu, nakłada się na kustę z Manopello i na całun turyński. Ten obraz, mówi siostra Blandyna, nie jest uczyniony ludzką ręką. Co prawda wymalował go Eugeniusz Kazimirowski, malarz i to nie jakiś nadzwyczajny malarz, malarz średniej klasy, ale tak naprawdę jego ręką kierował sam Bóg. Sam Jezus kierował jego ręką, sam Jezus malował ten obraz. Ten obraz jest wymalowany nie ludzką ręką, ale Bożą ręką. Bóg kierował ręką malarza. Twarz Jezusa z tego obrazu w 100% pokrywa się z całunem turyńskim i z chustą z Manopello. Przyznam się wam szczerze, że kiedy się o tym dowiedziałem i kiedy siostra Blandyna zaprezentowała mi wyniki swojej pracy, wspaniałe zdjęcia, wykresy, matematyczne opisy co do milimetra, rozpisanie dokonane na siatce matematycznej. Każdy punkt się musiał tam pokryć z następnym punktem. To bardzo mnie to głęboko poruszyło. Poprzez te badania i te obliczenia możemy odkryć nieskończoną miłość Boga do każdego z nas. Bóg objawia nam swoje oblicze dzisiaj w tym obrazie. Twarz Jezusa Miłosiernego, to Jego spojrzenie, jak sam powiedział do Faustyny, to jest spojrzenie z krzyża. To jest spojrzenie z krzyża. Ten obraz jest obrazem nadzwyczajnym, niezwykłym. To nie jest jeden z wielu obrazów, które mamy na świecie. Nawet z najpiękniejszych obrazów, najlepszych autorów, najlepszych malarzy. Ten obraz to jest autor, portret miłosiernego Jezusa,
który wymalował sam dla nas i dał nam na czas ostateczny, jak ostatnią deskę ratunku. Dał nam swoje zdjęcie, każdemu z nas. Dał nam swój wizerunek i mówi, masz, to jest dla ciebie. To jest twój ratunek na ten trudny czas. Dzięki tej mojej podobiznie, którą daję tobie w prezencie, możesz się uratować. W tym znaku jest twój ratunek. To jest znak mojego przymierza z tobą. To jest znak naszego przymierza z Bogiem człowiekiem. To jest znak naszego przymierza w Jego krwi, w Jego miłosiernej miłości, w Jego cierpieniu, w Jego ofierze, którą złożył za każdego z nas. Kochani, jakżeż głupi byśmy byli, gdybyśmy tego daru wielkiego nie przyjęli. Jakżeż głupi byśmy byli, gdybyśmy odrzucili ten potężny Boży dar. Bóg daje ten dar każdemu z nas. Daje tę propozycję każdemu z nas. I mówi, nie bój się, robaczku Boży. Nie bój się tego wszystkiego, co się dziś dzieje, co się będzie działo. Nie bój się tego wszystkiego. Jestem z tobą. Pokój tobie. Przynosi nam Jezus swój pokój. Pragnie tym pokojem wypełnić serce każdego z nas. Zwróćmy się do Niego. Padnijmy na kolana przed Nim, jak apostołowie. Tak bardzo Wam tego życzę. I Wam, i sobie. Nie wiemy, co nas czeka. Lękamy się. Przyznam się Wam szczerze, że też się lękam. Mam różne momenty, kiedy myślę też, co będzie, co nas czeka. Kiedy analizuję te różne zapowiedzi też, które Bóg do nas dziś kieruje. Nie żeby nas straszyć, ale żeby nas przygotować na to, co nas czeka. I widzę tylko jedno wyjście, jedną deskę ratunku, jedno wyjście awaryjne. To jest Boże miłosierdzie. Tylko w tym wielkim orędziu Bożego miłosierdzia jest dla nas dziś ratunek. Jest nasza nadzieja i nasze ocalenie. Jest pokój dla naszych ludzkich serc. Pokój Wam. Pokój Wam, mówi Jezus dziś i do nas. Niech ten pokój zagości w naszych sercach. Tego życzę i sobie, i Wam. Błogosławię Was, kochani przyjaciele, na koniec tej naszej drugiej nauki rekolekcyjnej. Niech miłosierny Bóg błogosławi Was, Wasze rodziny. Niech przeniknie Wasze serca swoją miłością i swoim pokojem. Niech przyniesie nadzieję. Niech ustąpi lęk. Żyjmy w łasce Bożej. Żyjmy w Bożej miłości. Trwajmy w Jego obecności. Nie pozwólmy, żeby szatan nawet na najkrótszy moment opanował nasze życie, nasze serca. Jeśli On z nami, jeśli Jego pokój w nas, cóż nam się może stać? Błogosławię Was. Błogosławię Wasze rodziny. Błogosławię wszystkich naszych słuchaczy, tych, którzy będą słuchać tych rekolekcji. Błogosławię wszystkich naszych dobrodziejów, ofiarodawców, tych, którzy nas wspomagają, dzięki którym możemy działać, ewangelizować, robić dobre rzeczy na chwałę Bożą i na pożytku innych ludzi. Przez niepokalane serce Maryi, przez przeczyste serce świętego Józefa, niech Was błogosławi, broni i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zapraszam Was na nasze trzecie spotkanie rekolekcyjne w dniu jutrzejszym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ufajmy Panu.